Co, zdrowa 2A? Nie ma hybrydy. Jest kolejny serwis. Była jeszcze do niedawna tutaj hybryda. Jest kolejny lift service. Kolejny z kolejnych lift serwisów. Hybryda została wymieniona. Wyłącznik biegu został zaślepiony. Jest lift serwis. Zobaczcie. Rok produkcji 2021. No i zobaczcie, jak to wygląda. Jest to po prostu kolejna nówka. SM Krowodrza wymienia wszystkie stare windy na lift service. Mamy tu taką podłogę. Tak powiem, takie płytki, ale niestety nie ma żadnego obicia, żadnej imitacji drewna. Nie ma nic, jest tylko takiej goła, surowa blacha. Te drzwi również są bardzo czułe. Kabinę już ktoś tutaj zdążył porysować. Ale jest to taki chamski blaszak kolejny. Bez żadnej okleiny, tutaj nie ma żadnego klimatu. Zobaczymy, kiedy została uruchomiona, ale tutaj również nie ma żadnej naklejki z Urzędu Dozoru Technicznego. Ktoś tam odkleił chyba tą naklejkę. Nie ma już śladu po hybrydzie. To jeszcze na dwa zobaczymy. Te drzwi już hałasują trochę. Jak zwykle rusza z opóźnieniem. I nie ma hybrydy. Ciekawe, jak ten nowy dźwig będzie się sprawował w kolejnych latach. Zobaczymy. Wymieniono kolejną hybrydę na lift serwis. Zasuwa w spółdzielni SM Krowodrza. Nie ma żadnego śladu po hybrydzie. Thank you.
ulica Prądnicka 95. Do niedawna jeździła tutaj klimatyczna licencja po motoryzacji przez Eurodźwig. Nie ma śladu po osiedlówce. Jest za to kolejny serwis. Kolejny z kolejnych serwisów na Prądniku Białym. Więc niestety Zdrowa 2A, obok również wymieniona winda. Tak samo i tutaj. Kolejny blaszak. Kolejny blaszak, słuchajcie. Rok produkcji 2021. Kolejny taki blaszak. Tutaj nie ma żadnej okleiny. Jest tylko sama surowa blacha. WIG został uruchomiony we wrześniu 2021. Niestety nie ma już osiedlówki w tym bloku. Nie ma nawet co wysiadać. A tutaj nic nie zostawili, już wszystko zostało wymienione. Ostatnie wymiany przy ulicy Rusznikarskiej. Tradycyjnie głośno pracuje jak na nową windę. Nic nowego. Kolejny lift serwis na Prądniku Białym. We'll be right back.